chrześcijańskiego życia na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła, a także po naszym uprzednim namyśle, po licznych modlitwach, za radą naszych braci w biskupstwie stwierdzamy, iż błogosławieni Jan 23 i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy powiedziałem o swojej decyzji i spostrzegłem ich zdumienie, dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że rozpętałem rewolucję. Mniemano powszechnie, że będę papieżem przejściowym. Ja natomiast mam przed sobą perspektywę potężnego programu do zrealizowania w obliczu całego świata, który patrzy i oczekuje. Być jak Jezus, pokorny i wielki, troszczyć się o bogatych i biednych, kochać jak On, przyjaciela i wroga, modlić się w radości i smutku. Chcę też być taki jak Ty,
też chcę kochać, nawet przez łzy, bo wiem, że warto tak żyć, by z Tobą, Jezu, w niebie być. Czy będzie mi to kiedyś dane? Polskę odwiedził kilka razy w 1929 roku. W księdze pamiętnikowej na Jasnej Górze napisał: Fiat pax in virtute tua, regina Polonie et abundantia in turribus tuis. Niech będzie pokój w mocy Twojej, Królowo Polskiej, obfitość w wieżycach Twoich. Na jego prośbę od 6 listopada 1958 roku w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze codziennie odprawiana jest msza święta za papieża. Decyzja o postanowieniu pomnika wydana przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu wynikała z nadinterpretacji słów papieża zawartych w encyklice Pacem in Terris, mówiących o prawie Polski do ziem zachodnich. Umierając, polecił postawić przy swoim obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jego ostatnie słowa to: nie mam innej woli, jak tylko wola Boga. Ut unum sit, aby byli jedni. 3 czerwca 1963 roku Jan 23 odszedł do domu ojca. Pragnienie przyjaciela Jana 23, kardynała Stefana Wyszyńskiego, było, by Bóg, dawca chwały, pozwolił wcześniej czy później, że będziemy oglądać Jana 23 jako wzór najbardziej potrzebny współczesnemu światu. 3 września 2000 roku Jan Paweł II beatyfikował Jana 23, a dzisiaj papież
Coś reaguje na Boga, a pokazał nam, jak Go spotkać. Santo subito. Za pełnią życia, jak domknięta księga dobrej nowiny, pieśni nad pieśniami i nasze życie w Twojej miłości kręga. Santo subito. Bądź się za nami. Bez jest tak niewidzialny jak początek. Wszechświat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. Omnia nuda et aperta ante oculus aios. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni. Idźcie przeklęci. I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z których zostali wzięci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To, co było kształtne, w bezkształtne. To, co było żywe, oto teraz martwe. To, co było piękne, oto teraz przygoda spustoszenia. A przecież niecały umiera. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. Matko Najświętsza, Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tuus, Mario. Totus tuus. Amen. Szukałeś nas w zakamarku Krakowa, w rzymskim zgiełku, głód w majestacie, wolności damy i zadamy. Ocal nas, Ojcze, ślady Twych kroków. Odkryj oblicze Boga ukryte w człowieku. Podnieś łzy nasze zamknięte w milczeniu. Utul miłością w miłosiernym Boga spojrzeniu. Wyciąga do nas dłonie.
człowieku, przy sklepowej wystawie z lustrzaną szybą. I zobaczyłeś odbicie swej twarzy i spojrzałeś głęboko, zmęczone swe oczy szare, i spostrzegłeś w nich jaśniejący Chrystusa krzyż. Kogo Chrystus miłuje, daje mu udział w swym krzyżu. Kogo Chrystus kocha, dzieje zbawienia, udział mu da. Więc weź ten krzyż z miłością i odpowiedz Bogu fiat. I odpowiedz Bogu fiat. Więc weź ten krzyż z miłością i odpowiedz Bogu fiat. I odpowiedz Bogu fiat. Stoisz tam, miejscu współczesnym i nad sensem życia zastanawiasz się, nie odnajdując jego wartości, miotasz się. Uciekasz w hałas i dostrzegasz nagle Chrystusa we mgle, aż wnętrza twej duszy dochodzą cię słowa te. Nie lękaj się, że wręczy cię trwoga, Chrystusa ona wręczyła też. Zaufaj Bogu całym sercem do końca i pamiętaj, że on z tobą zawsze jest. Więc weź ten krzyż z miłością i odpowiedz Bogu fiat. I odpowiedz Bogu fiat. Więc weź ten krzyż z miłością i odpowiedz Bogu fiat. I odpowiedz Bogu fiat. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkiego co najlepsze. Niech Wam.